Dzień dobry, witam Was na następnym spacerze z cyklu Gdańskiej Miniatury, który jest organizowany przez Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z portalem IBDeker. W tym roku cykl spacerów obejmuje tematykę kościołów, cmentarzy i wszystko, co jest z tym związane, czyli na przykład szkół przyklasztornych. Dzisiaj, ponieważ mamy grudzień, wobec tego tematyka mikołajowa, no i spotkaliśmy się koło kościoła świętego Mikołaja. Święty Mikołaj zapewne w większości kojarzy się jako ten krasnal z Coca-Coli, taki w czerwonym stroju. Ale tak naprawdę święty Mikołaj był biskupem z Mirry, to jest miejscowość znajdująca się we współczesnej Turcji. A kościół świętego Mikołaja może za jego stawiennictwem jest jedynym z kościołów, który ocalał prawie w całości po II wojnie światowej. Stąd jego bogate wyposażenie, które się zachowało. Sama bryła kościoła jest jeszcze gotycka, co widać po ostrych zakończeniach okien, tak? Bo w gotyku mamy ten ostry łuk zakończający. Natomiast wnętrze, wyposażenie jest już w stylu barokowym. W grudniu również swoje święta obchodzą ludzie wyznania mojżeszowego, wyznania judaistycznego, czyli Żydzi. Są to święta zwane Chanuka. One mniej więcej pokrywają się z naszymi świętami Bożego Narodzenia, ale są to święta ruchome, czyli w zależności od faz księżyca zmienia się początek takich świąt. I wyobraźcie sobie, że w tym roku, właśnie dzisiaj, mamy pierwszy dzień świąt żydowskich zwanych Chanuka. Skąd te święta się wzięły? Otóż dwa wieki przed naszą erą, w drugim wieku przed naszą erą, państwo żydowskie, Jerozolima, ich najświętsze miasto, tam gdzie mieli swoją tą największą świątynię, zostało najechane przez średniowieczną Syrię. Zniszczono im świątynię, zmuszono ich do wyznawania Zeusa, tego boga z Olimpu, którego również wierzyli starożytni Grecy. Oczywiście Żydzi buntowali się wielokrotnie, dochodziło do powstań, no i kilka lat później powstanie żydowskie zwyciężyło. Żydzi odzyskali Jerozolimę pod przywództwem Judy Machabeusza, tak się nazywał ten ich bohater, który przywodził im. I wtedy zdarzył się cud, ponieważ minimalna ilość poświęconej oliwy w tej świątyni paliła się aż 8 dni. I od tego czasu obchodzone jest święto Chanuka. Takim elementem, my mamy na święta Bożego Narodzenia choinkę, natomiast oni mają świecznik zwany Chanukiją, który ma 9 ramion. Codziennie zapala się coraz więcej świec. Pierwszego dnia jedną świecę, czyli dzisiaj zapalą jedną świecę, jutro dwie świece, pojutrze trzy świece, aż do 8. A dlaczego ma 9, a nie 8 ramion? Dlatego, że ta 9 świeca jest taką świecą pomocniczą. Ona służy do odpalania tych pozostałych 8 świec. I tego świecznika nie należy mylić z takiego charakterystycznego świecznika żydowskiego zwanego menorą, który ma 7 ramion, a menora symbolizuje krzak gorejący. Jak Mojżeszowi Pan Bóg ukazał się na górze Synaj, to właśnie z postacią krzaku gorejącego i właśnie ta menora siedmioramienna jest symbolem tego krzaku gorejącego. Mówię cały czas tutaj o kościele rzymskokatolickim, o chrześcijaństwie, o żydostwie, a powiedzcie mi, czym różnią się te dwa wyznania, wiecie czy nie? Tylko Boga i ciągle czekają na swojego Chrystusa, a uważają, że Jezus Chrystus, nas, ten Syn Boga, to jest ich prorok. Masz rację z tym, że oni nie czekają na Chrystusa, tylko na Mesjasza. A chrześcijanie wierzą, że Mesjasz już przyszedł i był nim, jest nim Jezus Chrystus. Księgi, którymi się posługujemy, święte księgi, dla obu wyznań są takie same, te początkowe, czyli tak zwany pięcioksiąg, do którego później religia judaistyczna dopisała Torę, czyli taką wykładnię do tego właśnie pięcioksięgu biblijnego. Natomiast w chrześcijaństwie ten pięcioksiąg wchodzi w skład Biblii Starego Testamentu. My natomiast mamy również Nowy Testament, w którym są Ewangelie czterech ewangelistów.
Tutaj w tym miejscu osiedliła się przy ulicy Szerokiej, mniej więcej tak jak ten, bardzo piękna ta toaleta, tak? Mamy takie trzy w Gdańsku. W tym miejscu osiedliła się pierwsza gmina żydowska, jaka mogła osiedlić się w Gdańsku. I tutaj powstała pierwsza żydowska synagoga. Ona znajdowała się mniej więcej tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten trawniczek. Natomiast potem, kiedy zaczęły osiedlać się następne gminy żydowskie w Gdańsku, kamienica przy ulicy Pańskiej numer 6 wykupiła gmina pochodząca ze Starych Szkotów. To jest dzielnica, jak się jedzie na Orunie, po prawej stronie. I tutaj również mieli swoją synagogę, także obok siebie stały tutaj dwie synagogi. Jedna po tej stronie tego muru dawnego średniowiecznego, druga po tamtej stronie. Tutaj właśnie na ulicy Lawendowej, na tej działce, jedna z gmin żydowskich zakupiła sobie teren i tu wybudowała swoją synagogę. Była to gmina żydowska pochodząca z dzielnicy Winniki. Wyobraźcie sobie, że klimat w Gdańsku kiedyś był tak ciepły, że można było uprawiać winogrona i one znakomicie się udawały, zwłaszcza na słonecznionych stokach wzgórz, które są wzdłuż ulicy Kartuskiej. I właśnie ta gmina żydowska tutaj wybudowała swoją synagogę, to znaczy nie wybudowała, ona znajdowała się w kamienicy. Potem, kiedy w wieku XIX postanowiono wszystkie synagogi ze sobą scalić, wybudować jedną wielką synagogę, nawet planowano zrobić to tutaj w tym miejscu, ale okazało się, że działka była za mała i dlatego wybudowano ją w tym miejscu, do którego właśnie w tej chwili sobie pójdziemy. Wspominałam wam również, że Żydzi wprawdzie mieli całą masę synagog na terenie głównego miasta Gdańska i nie tylko, bo tam również na ulicach szopy, ale później doszli do wniosku, że należy się zjednoczyć. Zapadła decyzja o budowie jednej wielkiej synagogi. Początkowo mówiłam, że miała być przy Lawendowej 8, ale działka była za mała. I w końcu tą synagogę wybudowano właśnie w miejscu, gdzie stoimy. Tutaj była synagoga. Jak przechodziliśmy przez ulicę, to na pewno zwróciliście uwagę, że tam również jest taki odmienny kolor bruku, tak? Tam jest zaznaczony zarys, jak ta synagoga wyglądała. Powstała pod koniec XIX wieku i funkcjonowała w tym miejscu tylko przez 52 lata. A jak wyglądała? Zrobiłam skan z internetu, tak? Wyglądała tak. Wszyscy widzą? Wysokość synagogi to 60 metrów, czyli jak licząc na dzisiaj około 20 pięter, czyli była tylko o 20 metrów niższa od wieży kościoła mariackiego, była mniej więcej wysokości kościoła świętej Katarzyny, wyższe tutaj na terenie głównego miasta były tylko właśnie wieża kościoła mariackiego i wieża ratusza głównego miasta. Miała olbrzymią kopułę błyszczącą z daleka, pokrytą taką złocistą okładziną. Na wieżyczkach, które widać po bokach, znajdowały się symbole judaizmu, czyli ta gwiazda, taka sześcioramienna. Nad wejściem znajdował się piękne, okrągłe okno z rozetą witrażową, która doświetlała wnętrze. W środku mogło się zmieścić około 1600 osób. Natomiast na emporach, które otaczały, dodatkowo jeszcze 300. Empory były przeznaczone głównie dla kobiet, bo w synagodze kobiety siedzą osobno, nie mogą siedzieć razem z mężczyznami. W głównej tej szafie ołtarzowej znajdowały się zwoje Tory. Natomiast w przedsionku działała taka instytucja żydowska. Najpierw było to Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a później zajmowało się ono również pomocą biednym ludziom. Ale jak zapewne wiecie, lata 30. to okres, kiedy w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler, który był antysemitą, uważał, że należy naród żydowski zlikwidować, unicestwić. W latach 30. przyjechał tutaj do Gdańska gauleiter Albert Forster. Partia hitlerowska wygrała tutaj wybory w Gdańsku, no i Gdańsk podobno stał się bardziej hitlerowski niż sam Berlin i Żydom żyło się tutaj coraz gorzej. Wielu z nich emigrowało z Gdańska, głównie do Stanów Zjednoczonych, a w końcu w 1937 roku
Urządzono tutaj właśnie w przedsionku taki urząd emigracyjny dla Żydów. No i później zapadła decyzja, że synagogę należy sprzedać. Została sprzedana w 1939 roku. Wyprowadzili się z niej Żydzi 1 maja 1939 roku. Za te pieniądze, które uzyskali ze sprzedaży synagogi, wielu z nich mogło wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeszcze w maju Niemcy rozebrali tę synagogę. Ona przestała istnieć. Dzisiaj jest tylko zaznaczony jej zarys. My jesteśmy z gimnazjum 33 Zosowej. Ja się nazywam Natalia Markowska. No i uczęszczamy do drugiej klasy i mimo tego, że już jesteśmy w tej szkole drugi rok, byliśmy właśnie pierwszy raz. I uważam, że było warto się przespacerować i poznać to z innej perspektywy. I też bardzo mi się podobało. Nazywam się Julia Sprygarz, też byłam pierwszy raz. Uważam, że to jest bardzo kształcący spacer i warto się na niego wybrać.